jej pozostał Stefan Kraft, a po nim Kamil Stoch. Stefan Kraft, także możemy spodziewać się dalekiego lotu. 233,5 metra dzisiaj w serii próbnej. Austriacy na trzecim miejscu po trzech próbach. Będzie! Ojej, yes. Ojej, jak daleko skoczył Stefan Kraft! Czy on dotknął tam ze skoku? Myślę, jak ocenią, że nie. Jak ocenią to sędziowie? Za moment zobaczymy, ale to był niewiarygodnie daleki skok. 253,5 metra, więc nowy rekord świata. 252 Roberta Johanssona. Teraz odbiera mu ten najlepszy na świecie wynik. Stefan Kraft, 253,5 metra. Patrzy na noty po 16,5, a więc nie dotknął tam żadną inną częścią ciała, czy też tylko i wyłącznie na nartach. Tak... Nie, nie dotknął. Absolutnie nie. Ja bym nie. To chciał jeszcze obejrzeć z innej kamery, z innego ujęcia. Czy aby... Nie. Czy aby na pewno, no sprawa dyskusyjna. Nie zadymiło się śniegiem. No tak, oczywiście, tak. Że nie zadymiło się śniegiem, bo tam jest na plusie. Tak. Natomiast drugie miejsce w tej chwili Austriacy, ależ oni odrobili...